Rozdział szósty listu do Rzymian zawiera pytanie, czy będziemy trwać w grzechu, aby łaska była obfitsza. Czy będziemy trwać w grzechu, aby łaska była obfitsza? Czyli czego uczy mnie Biblia w szóstym rozdziale listu do Rzymian? Mamy tutaj do czynienia z oburzeniem się apostoła. I to widać w Rzymian pierwszy rozdział, szósty rozdział, pierwszy i drugi werset. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Trwać w grzechu oznacza ulegać ciągłym jego pokusom, pożądliwościom, które mieszkają w nas i nakłaniają do grzechu. Jest to zdecydowane potępienie. Jest to zdecydowanie potępione przez Boga i Słowo Boga, Biblię. Apostoł Paweł mówi bardzo stanowczo. Nigdy. Umrzeć dla grzechu to jest rozwiązanie. Dlatego jest werset drugi, szóstego rozdziału listu do Rzymian w drugiej części. Jakże my, którzy umarliśmy grzechowi, jeszcze w nim żyć mamy. Czyli musimy być w swoim własnym sercu, rozeznaniu, umarli dla grzechu. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? No przecież to jest bez sensu. Umarliśmy grzechowi. Ten fakt dotyczy każdego nawróconego człowieka, czyli każdego, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Każdego, kto jest dzieckiem Bożym. Każdego, kto ma życie wieczne. Wynika z niego, że nie powinniśmy już żyć w grzechu. Taka jest kolejność. Ponieważ wiemy, że umarliśmy dla grzechu, nie chcemy żyć cielesnymi pragnieniami. Także możemy być zanurzeni w śmierć albo ochrzczeni w śmierć i to jest w liście do Rzymian, 6 rozdział, 3, 4 werset. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Jezusa Chrystusa, w śmierć Jego, zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Na początku przedstawione jest nam znaczenie chrztu. Po pierwsze, zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa, umieszczeni w Chrystusie, czyli zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa. W czasie chrztu wyznaliśmy Pana Jezusa Chrystusa z pragnieniem naśladowania Go tu, na ziemi. On prowadził czyste i święte życie. Tym śladem chcemy za Nim podążać. Takie postępowanie da nam spełnione życie i prawdziwe szczęście. Po drugie, jesteśmy zanurzeni w Jego śmierć. Jesteśmy ochrzczeni w Jego śmierć, w śmierć Chrystusa. Oznacza to, że nie reagujemy na bodźce grzechu, który w nas mieszka. Mówimy nie, gdy próbuje nam ten grzech zawładnąć. Wreszcie po trzecie, zostaliśmy pogrzebani przez chrzest. To sięga o krok dalej niż śmierć. Dlatego, że śmierć jest następnie uzupełniana o pochówek. Więc zostaliśmy pogrzebani przez chrzest. To sięga o krok dalej niż śmierć. Gdy człowiek jest w grobie, grzech nie ma wpływu na niego, gdyż nie reaguje na niego. Więc gdy człowiek jest w grobie, grzech nie ma wpływu na niego, gdyż
nie reaguje na grzech. Tak, wreszcie po trzecie zostaliśmy pogrzebani przez chrzest. To sięga o krok dalej niż śmierć, gdyż człowiek jest pogrzebany. Zwierzący człowiek, który uwierzył w Pana Jezusa, jest pogrzebany. Człowiek jest w grobie. Gdy człowiek jest w grobie, grzech nie ma wpływu na niego. Gdyż pogrzebany, umarły, nie reaguje na grzech. W następnej kolejności chodzi o konsekwencje chrztu, czyli zanurzenia. Osoba ochrzczona zostaje zanurzona w wodzie, ale zaraz z niej wychodzi. Czyniąc to, daje świadectwo, że chce żyć nowym życiem z Panem Jezusem Chrystusem. Pan Jezus Chrystus został wskrzeszony z martwych. Jako zmartwychwstały nie zajmuje się on już problemem grzechu. Kiedyś został on posłany na ziemię z powodu grzechu, bo tak mówi nam list do Hebrajczyków 9:28. I problem grzechu został rozwiązany przez jego doskonałe dzieło odkupienia. W trzech godzinach ciemności został on uczyniony grzechem za nas. Bóg na nim, na Chrystusie, potępił grzech. Ten zły korzeń, czyli grzech. Jakże strasznie on wtedy cierpiał. Był to moment, gdy z krzyża wzniosła się w górę wonność do Boga Ojca. Obrazem na to jest ofiara całopalna. Nasz Pan Jezus na krzyżu Golgoty, jako prawdziwa ofiara całopalna, całkowicie i raz na zawsze uwielbił Boga, pokonawszy grzech. Na Panu Jezusie, który umarł na krzyżu, został potępiony grzech, ale także Bóg został uczczony, uwielbiony, jeśli chodzi o sprawę grzechu dziedzicznego, grzesznej natury człowieka. Była to przebłagalna ofiara całopalna, zapowiedziana już w trzeciej księdze Mojżeszowej. 1. Pierwszy rozdział. Jan Chrzciciel, patrząc na Pana Jezusa Chrystusa, powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Tak powiedziane jest i zapisane w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 29 werset. Tym samym wyraził następującą myśl. Pan Jezus Chrystus tak uwielbił Boga w swojej śmierci, że na jej podstawie usunie on grzech ze wszechświata. Bóg Ojciec dał nam odpowiedź na to wspaniałe dzieło swojego Syna. Użył całej swojej chwały, aby wzbudzić ze śmierci Pana Jezusa Chrystusa, czyli tego, który Go uwielbił, rozprawiając się z grzechem. Z uwielbieniem kłaniamy się przed Panem Jezusem Chrystusem i Bogiem Ojcem. Z uwielbieniem kłaniamy się przed Nim. Jest to pewne, nasz Pan Jezus Chrystus umarł i został wskrzeszony. W ten sposób Pan Jezus Chrystus zakończył swoje dzieło, jeśli chodzi o grzech. Ponieważ Pan Jezus Chrystus jako zmartwychwstały Pan nie ma już nic wspólnego z grzechem, my również nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. Pragniemy żyć nowym życiem oddzielonym od grzechu. Tak więc zajmowanie się Jezusem Chrystusem, Panem naszym i Jego dziełem odkupienia ma na nas wpływ uświęcający. Dlatego możemy powiedzieć, że jesteśmy połączeni z Chrystusem.